Dzisiaj znaleźliśmy się bardzo blisko radia. Znaleźliśmy się blisko radia, dlatego że różnica między nagraniem wywiadu a jego publikacją jest tak krótka, że dla niektórych nawet może być niezauważalna. Wywiad nagrywaliśmy po południu i po południu, po dwóch godzinach, dostajecie go Państwo do rąk. Dzisiaj, mimo mrozu. Właśnie tak się zdarzyło. mróz jest tak potężny, że zamroziło kalendarz Leszkowi, i, i jestem całkowicie sam. Ja do Was mówię w tej chwili. Będę ja też osobiście rozmawiać z naszą dzisiejszą gościnią. Gościnią, której nazwisko na pewno zna każdy Poznaniak, bo każdy Poznaniak w firmę. Tych państwa mija na pewno, może teraz ostatnio podczas remontów trochę rzadziej, ale m, kiedy jeszcze centrum wyglądało jak centrum 500 tysięcznego miasta, mieliśmy to miejsce bardzo często. Rodzinny biznes, który jest w centrum od zawsze. Będziemy rozmawiać o tym, jak przetrwać w centrum m, przy tym, co się dzieje, jakie są szanse i nadzieje na, na przyszłość. I przede wszystkim m, posłuchacie o tym, Czym ten rodzinny biznes się zajmuje, a zajmują się tym, co nas wszystkich, może większość z nas, znaczącą większość, spotka w najbliższym czasie albo już spotkało, czyli problemami ze wzrokiem. No dobrze, to teraz Jingle i wracamy za momencik. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl Dziadek miał na imię Franciszek. Ojciec ma na imię Andrzej, a dzisiejsza gościni ma na imię Daria. Nazwisko wszyscy Państwo mają takie samo. Nazwisko to brzmi Ciszak. Pani Daria Ciszak jest współwłaścicielką salonu optycznego przy Fredry 1, salonu, który wszyscy, absolutnie wszyscy w tym mieście znamy. Myślałem, że on tam zawsze był w tym miejscu, ale jak się okazuje, on trochę krążył po poznaniu i ostatecznie wylądował tam gdzie jest. Będziemy rozmawiać o tym, jaka jest rola. Pani Darli i jej pracowników przy wyborze okularów. Porozmawiamy o wzroku, o higienie wzroku, o tym, dlaczego warto mieć 3, 4, 5 albo i 6 par okularów. Porozmawiamy o modach na okulary, porozmawiamy o tym, jak się jeździ po świecie i wybiera okulary do salonu. Będzie mowa o soczewkach, sztucznej inteligencji i tym wszystkim, co może nas spotkać, jeżeli za chwileczkę, za parę lat. Może za parę miesięcy wejdziemy do salonu optycznego. Daria Ciszak, posłuchajcie. Jakim cudem pani salon w centrum uchował się przez tyle lat? Jeżeli. Cud. Myśli, cud? Nie wiem, czy to jest cud. Myślę, że to jest nasza ciężka praca. Że w biznesie nie ma cudów. Najpierw salon, znaczy sklepik mały był na Ratajczaka, to były stare czasy jeszcze yy, za mojego dziadka, tak, to były czasy ciężkiej komuny. Potem, gdy mój tata właściwie... 45. rok. rok zaczęliśmy, tak. Czas start. 45. zaraz po no Bardzo odważna akcja to była wtedy. Znaczy to w ogóle była taka akcja, gdybyśmy mieli zacząć od początku, że salon był na placu na 27 grudnia. No ale czasy były takie, jakie przy, przyszli panowie, porozbijali wszystko siekierami, podeptali okulary i wynocha. Więc później był taki moment tej małej właściwie kanciapki na, na Ratajczaka. Niektórzy poznaniacy jeszcze ją pamiętają. I udało się, przetrwaliśmy. Tu mówię tutaj jako jako, jaka firma rodzinna. Potem wszedł do gry mój tata, on już miał troszeczkę inne myślenie, inne czasy. Salon przeniósł się na ulicę Fredry i jesteśmy już tam bardzo długo. Jeżeli pan mówi o przetrwaniu w kwestii pandemii, ja mówię o wszystkim, o bo wszystkim, chyba tak. sąsiadów żadnych już nie macie. Te, nie, to kiedyś. znaczy faktycznie przetrwaliśmy jako firma burze i te polityczne. No, no, wszystkie, <laughs> które były w Polsce. Tak, i te pandemiczne i nawet teraz te remontowe, matko, te, te nam też dały popalić. No, na pewno. Nie wiem, czy nie były gorsze niż ta pandemia, ale yy, przetrwaliśmy... Dlatego, że ciężko, ciężko, wszyscy pracują, że klienci się do nas nie tyle przyzwyczaili, ale nam zaufali i faktycznie przyjeżdżają do nas. To nie jest, do nas nie przyjeżdżają, nie przechodzą osoby z przypadku wiedzą, po co przyjeżdżają, przyjeżdżają specjalnie do nas, narzekają, że nie mają gdzie stanąć, ale no, jednak podejm już tak, ale podejmują Miejsce. ten trud i przychodzą, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Macie stałych klientów? Mamy Dużo. stałych klientów, tak, tak, tak. Już pokoleniowe można powiedzieć, że tylko, nie tylko firma jest pokoleniowa, ale i klienci już przychodzą, i babcie, i, i mamy, i wnuczkowie, także wow. Trochę straszne, że wszyscy mamy wzrok się razem. Nie, wzrok. A się razem, to tak, tak. oczywiście. Babcie z wnukami i tak dalej, i tak dalej, mhm. dalej. 70% społeczeństwa podobno w Polsce ma problem ze wzrokiem. No to dla biznesu yy, waszego. Tak, dobrze. dla biznesu możemy powiedzieć, że dobrze... Yy... Kiedyś myśleliśmy, myśleliśmy, w ogóle był taki stereotyp, że te okulary to już dla starszych osób. No śmiali się z okularników. No, faktycznie te okulary były słabe, no nie wyglądało się w nich pięknie. Teraz Bo ten trzy wybór modele. No, trzy modele dokładnie. I te soczewki takie też mało estetyczne, jeśli ta wada była spora. Dzisiaj to jest zupełnie coś innego. Te okulary są modowe, są piękne, możemy wybrać wszystko w zależności od stylu, jaki nosimy, więc jest to już ten element nie tylko korekcji, ale po prostu też wizerunku naszego, więc to jest bardzo, bardzo miłe. Soczewki też są wysokiej jakości, więc ten efekt wizualny jest naprawdę doskonały. Nie mówiąc już o tych parametrach optycznych, tak, to jest zupełnie jest inna kwestia i w sumie najważniejsza, bo po to te okulary korekcyjne mamy. Ale faktycznie wzrok się psuje. Te młode pokolenia, no się, znaczy, to jest efekt po prostu w stylu życia, stylu życia, technologii, tak. technologii. tego co się dzieje mm -hmm. wokół nas. To jest po prostu siedzenie ciągle w tych strefach bliżej, te oczy są napięte, więc niestety yy, zmęczone i zaczynają się no, przypętywać te wady już bardzo, bardzo szybko. Także będziemy, tak jak się kojarzyły właśnie te, te japońska młodzież, także wszyscy w tych okularach, no też tak będzie to wyglądało. Oczy nam się nie zrobią skośne, ale generalnie w okularach będziemy chodzić tak jak oni. Będziemy chodzić. Jak to jest? Zawsze mi to zastanawiało w firmach rodzinnych. Nie miała Pani problemu, żeby kontynuować tradycję? Nie chciałaby być Pani kimś innym niż optykiem? E, oczywiście, był, był moment był bunt. buntu. Był moment buntu. Słaby ten bunt. Ale i pan co? On był bardzo fajny. To było. Ja pracowałam w, 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 w dzisiejszym Sandanderze, czyli w WBK-u yy, i to w centrali w marketingu. To było świetne doświadczenie, fantastyczni ludzie, dużo się też nauczyłam. Bo to te marketingowe wykształcenie i te doświadczenie w korporacji, co prawdaż tutaj jest coś innego, ale jednak mogłam zaadoptować. Ja się tam można powiedzieć, spełniłam, to nie była taka sytuacja, że mi coś tam nie szło. Tylko w pewnym momencie widać było, że nasza firma się rozwija, że, bli się że bliżej mi jednak do tej firmy rodzinnej, jakby, jakby... to był czas, kiedy zauważyłam plusy tego. Że to jest fajne, że to jest dobre, że kontynuowanie y, pracy w firmie rodzinnej, która wypracowała już pewne schematy bardzo dobre, i, i, i praca z moim tatą czy z moją mamą jest czymś zdecydowanie bardziej wartościowym niż pracowanie dla korporacji. W każdym razie ja to już wtedy tak odebrałam. Nie trzeba uciekać. Y, nie trzeba uciekać, jest też duży komfort, jeżeli chodzi y, o taką pracę w momencie, kiedy jest rodzina, kiedy jest małe dziecko. Kiedy można wziąć wolne na żądanie, prawda? Nie, dzwoniąc do taty, a nie do, do dyrektora. Po prostu informując. Nie informując, nie że wnuczka Nikogo chora. Nie prosząc. Nikogo. Tak. Może, może nie powiedziałabym, że nie prosząc, ale jednak jest to zupełnie inna komunikacja. No, dla wnuczki się robi wszystko. Wszystko. Także to był duży plus, duży komfort, a dzisiaj jest też satysfakcja. A sieciówki? Nie męczą was. Yy, inny klient, inny pomysł na biznes, zupełnie coś innego. Yy, myślę, że zupełnie. To jest tak, jakby porównać restaurację, dobrą restaurację yy, z sieciówkowym, sieciówkowym jakimś barem. Yy, to nie chodzi o to, że on jest zły. Ja nie chcę powiedzieć, że on jest zły, jest ale inny. jest inny. To jest zupełnie inny pomysł, inny standard. Inne potrzeby są tutaj zgłaszane przez klientów. Myślę, że jeżeli klient sieciówkowy trafia do nas i poczuje się u nas dobrze, to zostaje w każdym razie w takim schemacie serwisu czy obsługi. Ale są też takie osoby, które mają zupełnie inne potrzeby i znajdują te produkty, które ich interesują w sieciówkach. Także jesteśmy troszeczkę na innych wyspach. To dlaczego ci klienci zostają u Was? Zostają u nas, bo widzą, że jest to zupełnie po pierwsze inne podejście do klienta i że nam, jako sprzedawcom, mówię o całej załodze, bo wszystkie osoby, które u nas pracują, są po prostu fantastyczne i bardzo profesjonalne, że zależy nam na tym, żeby faktycznie osoba od nas wyszła zadowolona. I w kwestii wizerunkowej, i w kwestii yy, właśnie tej korekcji wzroku. Także od A do Z, yy, Czyli od momentu, kiedy ta osoba do nas wchodzi i wychodzi, robimy wszystko, y żeby na każdym etapie wyrobienia tych okularów mieć ten standard jak najwyższy. Dlatego mamy swój warsztat, dlatego wszystko nadzorujemy. I osoby, które u nas pracują, są wykształcone i mają doświadczenie. Więc to nie jest to, że ktoś jest przyuczony, powiedzmy, dwa tygodnie i jest ekspertem od optyki. Tylko faktycznie ta wiedza jest na tyle szeroka i duża, że my wiemy dokładnie, co robimy. I w kwestii doboru soczewek, i w kwestii doboru oprawek. I. W pewnym, czasami jak ktoś przyjdzie pierwszy raz, to jeszcze jest taki niepewny, czy, czy, czy ten serwis jest na wysokim poziomie, czy my mamy tą wiedzę i doświadczenie, aby sprostać tym wymaganiom. Jeszcze szukają jakby sam, te osoby w tych naszych szufladach, tych okularów. No, od Bo, tego się chyba zaczyna. Tak, czyna. tak. I to jest dla nas bardzo fajne. Ale w pewnym momencie, jeśli ktoś już ma to doświadczenie i przychodzi do nas któryś raz, albo nawet, czasami już nawet drugi, ale yy, jest naszym klientem. Mówię czego oczekiwać też. Wie pan, co już w ogóle nie szuka sam. To jest niesamowite i to jest. Jaki to komfort? Wow, to jest komfort <noise> dla klienta, no. ale dla nas też i to poczucie tego zaufania, że te osoby wiedzą, nie są już anonimowe. Przychodzą już na przykład któryś z naszych sprzedawców jest tym ulubionym, dokładnie wie, czego szuka, czy proponuje coś innego. Ta komunikacja jest zupełnie inna, nie jest taka anonimowa i naprawdę wystarczy. Że usiądzie, zrelaksuje się, a my przynosimy mniej więcej, wiedząc już, w którym kierunku iść. Czasami to są trzy-cztery oprawki na, na te setki, które są w naszym salonie, i, i wszystko funkcjonuje. I klient mówi świetne. Tak, i w ogóle nie ma żadnego. Więcej, a coś jeszcze, a coś jeszcze nie. Wie, że to, co, co pokazujemy, ma trafiać w te, w te jego potrzeby, w ten gust. I to wszystko świetnie gra. To jest naprawdę coś niesamowitego. A zdarza się wam, że przychodzi facet, y, kobieta, i wybierają sobie oprawki. i Wiecie, że to kompletnie nie działa. I, i on mówi: Ja takie bardzo chcę. Wie pan to co? co mm... Nie, tego panie, panu nie sprzedamy. Tak, wie pan co, że tak mniej więcej tak? to wygląda. Y, no oczywiście to nie straszne. mówimy tego. Tak, to jest straszne, <laughs> ale. Jeżeli jeśli ktoś nawet wizerunkowo by się uparł, to powiedzmy szczerze, nie ma sprawy. Natomiast w tych parametrach optycznych musimy, musimy wyznaczać A nie, granice. No to o parametrach optycznych nie tak, robimy. Bo, bo to czasami oczywiste. nawet w tej oprawce, jeżeli wiemy, że ona nie leży, że ona jest za duża, ten rozstaw źrenic, na przykład jest za duży, za mały, że ten załóżnik jest za krótki, za długi i pewne rzeczy już nie przerobimy, to musimy postawić stop. Że to w konsekwencji nie będzie ta osoba zadowolona. I nie pomyśli o tym, że tak sama wybrała. Ona kupiła to u nas. I dlaczego. Czyli zła wizytówka. Zła wizytówka, a tego nie chcemy. Ale mm, powiem szczerze, że takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego może lepiej nie spróbować czegoś innego. I jeżeli to się uzasadni w odpowiedni sposób, to, to klient nam ufa w tym momencie. Fak faktycznie zauważa, a faktycznie, że to może coś, coś nie pasuje. Spróbujmy. Tak, prostu. tak, tak. A dlaczego nie macie innych salonów? Próbowaliśmy w centrum handlowym. To było dawno temu, to centrum handlowe M1 było w takim pierwszym centrum handlowym w Poznaniu i to faktycznie jakoś szło. Później te centra handlowe zaczęły się rozrastać, ten klient zaczął być troszeczkę inny, zaczęło to się kłócić jakby z tym wszystkim, jak funkcjonujemy. I zostaliśmy jednak na tym jednym miejscu, skupiając się po prostu, że to jest nasze centrum dowodzenia. Miło by było jeszcze rozwinąć skrzydła. Mamy jakby koncepcję, że jest to możliwe, tylko nie wiemy, że ta pandemia troszeczkę nas przystopowała. Nie ukrywamy też, że kwestie polityczne, kiedy to wszystko prawnie nam zaczęło płynąć. Były takim momentem wyhamowania, czy warto, po prostu nam warto zainwestować, tak? powiedziałbym wprost. Ale woleliśmy się skupić na tym, że to jest jedno takie miejsce, które faktycznie jesteśmy, w którym jesteśmy w stanie zaproponować wszystko, co najlepsze, niż rozbijać się po punktach, które nie do końca nam odpowiadają. Poznań nie jest mimo wszystko tak dużym miastem, optyków oczywiście jest sporo, że my jeszcze mamy możliwości więcej osób obsłużyć na Fredry, nie musimy się jakby przenosić jeszcze Ale i Ale Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź. Jest, faktycznie. Londyn. Tylko proszę zobaczyć, jak bardzo jesteśmy związani z Poznaniem, jak bardzo nasza marka rozpoznawalna jest tutaj. No, byliście zawsze przy Fredry tak. i zawsze jesteście, tak. zawsze jesteście Ciszakiem. Mhm, więc dla poznaniaków... Y Cisza, Optyk jest to jakby proste skojarzenie. W innych miastach jest to zupełnie coś innego i wie pan, na czym tutaj y, sprawa polega, że tą firmę tworzą ludzie. Nie tylko my jako rodzina, ale osoby, które od nas u nas 30 lat pracują. I to jest taka ekipa, której nie da się skleić. No to tak. nie jest tak. Ci ludzie, to jest podstawa. Którzy wiedzą dokładnie, co robią i współpracują ze sobą fantastycznie. Musiałabym rozbić i prosić, żeby ktoś jechał i budował znowu z nami coś na nowo. To nie jest proste. A sprzedawanie po prostu marki? Franczyza? Mm, czy ktoś nie. dopilnuje tego? Zostaniecie tylko w Poznaniu. No, Chyba tak. szefostwo. Tak, no jest... Znaczy... Jest dużo pomysłów na to, jak to rozwinąć, zawsze można. Może to jest kwestia wyjścia ze strefy komfortu znów, ale... Dobrze jakby... wam tam, gdzie jesteście. Tak, jestem dobrze. Dobrze nam. Czy Ciszak to salon premium? Ja wszedłem na stronę waszą internetową, mhm. Armani, Dolce Gabbana, Chanel, Prada, Fendi, Versace, zatkało mnie. Tam no, u was można kupić normalne okulary? To są normalne. No, to są, normalne. są okay. normalne. Czyli jesteście salonem premium. Dobra, tak, jesteśmy, jesteśmy salonem premium. Jesteśmy salonem, w którym y, mamy marki premium i luksusowe i te bardzo, bardzo luksusowe. Bardzo luksusowe. Nie ukrywam. Znaczy, mamy też przeceny, mamy też yy, oprawki troszkę tańsze, ale nadal to jest to jest ta strefa premium. Nie jesteśmy mieć w stanie wszystkiego, bo jak jest wszystko, to jest właściwe dla nikogo. Skupiliśmy się na tych markach premium, na tych markach bardzo, bardzo luksusowych, i w kwestii oprawek, i w kwestii soczewek optycznych. Yy, I to jest nasz target. I tak. Tej, w tym właśnie, w tej właśnie y, obszar, ob, ob, w tym obszarze działamy. Czyli okulary u was są po prostu drogie? Tak, drogie. A muszą być drogie okulary, żeby były dobre? Yy, z, powiedziałbym tak. Jeśli chodzi o marki luksusowe i premium, to wiadomo, że jest to yy, zbudowane. To płaci się za markę, za brand. Płaci się za brand, to jest jedno. Za tym brandem również idzie jakość. bo jeżeli mówimy, są, są to niektóre marki tak unikatowe, że to są czy limitowane wersje, czy, czy same materiały, no, no niestety nie można tego porównać. Ty, tytan, który jest na przykład japoński, czy, czy jest to drewno, czy są to dodatki, czy są to złocenia. No, no niestety. no nie wszędzie można to znaleźć w tych oprawkach takiego średniego, średniej półki. Ale to nie znaczy, że te, yy, te bardziej popularne są złe. Yy, to są też dobre jakości. To są też yy, produkty bardzo unikatowe, można również powiedzieć czasami, w zależności czy są to się takie m, duże produkcje koncernowe, czy małe. Natomiast no, są brandy luksusowe, które chcą coś przekazać. Czy, czy właśnie jest to oparte o, jeżeli chodzi o oprawki, o ten design, o tę całą historię, którym to się wiąże i o ten super dobry materiał. Prestiż. Prestiż, ilość wyprodukowanych oprawek. To Na to wszystko... też zwracają klienci uwagę. Zwracają uwagę. Mhm. Czyli chcą mieć okulary wyjątkowe Tak, tak. Jeżeli ktoś chce coś wyjątkowego, to myślę, że jesteśmy w stanie spełnić te marzenie. Czyli okulary u was to trochę jak biżuteria, tak? Tak, tak. Mhm. Dobiera się do stroju? Dobiera się do stroju, można powiedzieć, że tak samo jak buty, tak okulary nie są do wszystkiego. I tak samo coś innego nam pasuje w letni piękny dzień, jesteśmy powiedzmy, na wakacjach, coś innego, gdy mówimy coś, gdy ktoś potrzebuje okulary do biznesu. Jednymi okularami nie załatwimy wszystkich spraw, jeżeli chodzi o wizerunek, i to jest pewne. I jeżeli. Są czasami takie potrzeby, że, że chcemy coś bardziej ekstrawaganckiego, coś bardziej modowego, coś bardziej widocznego, a bywają takie dni, czy takie potrzeby, że, że okulary powinny być stanowane yy, delikatnie, nie rzucające się w oczy, bo coś innego mamy do przekazania w tym momencie z osobą, z którą się spotykamy. Także w możliwości jest Dużą wiele, historia. naprawdę można szaleć. Czyli do was wracają ludzie po drugą, trzecią, czwartą, tak. czwarty komplet mhm. okularów? Wracają, wracają. I dobierają w zależności od nastroju, właśnie stroju, tak. okazji mm -hmm. a rekordzista. Oj, powiem panu <noise> Liczyła to, że... pani tej osoby. Nie liczyłam, ale myślę, że no, są, są osoby, które mają naprawdę pokaźną kolekcję okularów od nas. I to, co cieszy, że niektóre okulary naprawdę już mają sporo lat, ponad 10. I oni mówią, że one są cały czas dobre. Być może już są mniej modne, ale Jakość jest tak niesamowita, że bez problemu można w nich spokojnie funkcjonować. Czyli można powiedzieć, że ta cena była adekwatna do, do jakości, którą zaproponowaliśmy, i, i spełniło się to. Ta obietnica, że że ten klient będzie zadowolony. I to są klienci, jak jest nowa kolekcja, dzwonicie, mówicie, pani Kasiu, panie Marku, jest nowa kolekcja, może pan będzie zainteresowany. Nie nie, 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 nie pukamy do naszych klientów. Bezpośrednio myślę, że każdy już jest tak bombardowany ilościami informacji, sami y, y, że sami wiedzą. Y, do tego jest internet, y, jest Facebook, Instagram, więc y, można zobaczyć, co się u nas dzieje, jeżeli taka ochota przyjdzie, albo nawet zadzwonić, albo po prostu wpaść y, i przejrzeć coś nowego mamy w ofercie, no i po sprawie. Powiedziała Pani o jakości tych, mm -hmm. tych, tych premium oprawek. Na czym ta jakość polega? To są przede wysoka wszystkim... Wysoka jakość. Wysoka jakość, to jest... To są materiały przede wszystkim, z których okulary są zrobione. I oprawki, jeśli chodzi o acetat, czy właśnie okularki, okulary metalowe, jeśli chodzi o, o tytan, o, 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 o takie najdrobniejsze szczegóły, jak zawiasy, na przykład, które też mogą być lepsze, czy gorsze. To sprawa w okularach. Tak. Serwis nawet, chociaż czasami bywają, bywają zaskoczenia, ale. Mm, no, Powiem Panu szczerze, że są marki, nawet mniej znane, typowo optyczne, których logo jest nie tak bardzo rozpoznawalne jak tych bardzo dużych brandów, które oferują tak niesamowicie piękne rozwiązania i szczegóły. W, w, w robieniu tych oprawek, że ta ręczna praca jest tam widoczna. Są firmy, które, w których właściciel na przykład również pracuje, takie, takie firmy rodziny są nam bliskie, jeśli chodzi o serce, w których właściciel nadal poleruje coś, żeby, żeby ta każda prawka była inna i jest numerowana. No to są niesamowite rzeczy. To jest przyjemność. No, to piękna. No. macie takie okulary? Mamy. Ręcznie robione? Mamy. Można przyjść, podotykać, obejrzeć? Pewnie, wszystko można. Ile kosztuje oprawka takich okularów, o których pani mówi? Yy, o tych, co teraz pomyślałam, granicach 1600 zł. To już jest no, dużo. No, ale to nie ma tragedii. Ale myślałam, że myślę, że, że, że jeżeli ktoś mówi o jakości i o, o tym designie, i o tym właśnie, o tej limitowanej wersji, to, to jest w stanie to. Jakoś sobie zaplanować, jeśli mu zależy. Być okulary do końca życia, One wytrzymają? E, no. wytrzymają lata. Wytrzymają znaczy, lata. Tak, jakieś wytrzymają lata, tak jak właśnie te kolekcje tych osób, które, które są takie bardziej rozbudowane, ale my nie obiecujemy, że to jest coś do końca życia, bo tak nie jest. Do końca życia to może te brylanty stać. No tak. no, <laughs> Model na brylanty jest zawsze. Tak. na brylanty jest zawsze, ale mm -hmm. e, modne okulary też są. Tak, Kończysz oczywiście. Siedzi dzisiaj w dużym. Wielkich takich okrągłych oprawkach. Mm. Pewno 5 lat temu nie założyłaby pani takiego czegoś na siebie? Yy, pewnie nie. Faktycznie one się te kolekcje się zmieniają. Yy, ja szukam coś dla siebie, chociaż wbrew pozorom nie mam aż tak dużo par oprawek, jak ludzie sądzą. Przywiązuję się również do nich. Ile ma pani oprawek yy, Z korekcyjnych, w których teraz chodzę, to są cztery pary. Okej. Okay. Czyli można powiedzieć, że jak na możliwości. A, no, mam nieograniczone możliwości. Tak, to nie jest, tak, nie jest tak dużo i te są dosyć rozpoznawalne. jeżeli To chodzi... są ostatnie? Nie, nie. nie, nie. Mam już okay. jakiś czas, tak, mam już. One chyba już nawet wyszły z kolekcji, ale je lubię. Yy, Przywiązuję się do nich i, i też się sprawdziły już yy, chyba trzy lata będę je nosić, tak będzie. Także mm, rozumiem, że to nie zawsze jest tak, że trzeba mieć tak dużo par okularów. Yy, żeby się nimi cieszyć, wynośmy sobie tak jak w przyszłzie czy w butach, wynacieszmy się tym, a potem przyjść można po nowej i, i znów zobaczyć coś, odświeżyć ten wizerunek. No to pewnie no. tak jak z, z ciuchami. No, e, no, cała Całaś Paciuchowa chodzi się w. Tak, w tych ulubionych. W, 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 chciałem tak powiedzieć w trzech. <laughs> Zostańmy przy ulubionych rzeczywiście. Yy. Okulary dostarczczecie część wizerunku, czy zerówki sprzedajecie często? Yy, nie często, nie często, tak. ale m, chyba że ktoś potrzebuje okulary do komputera, czy pracuje bardzo dużo właśnie w takich. Yy, w takich warunkach, czy w, takim, w takich komfortach czy znaczy w takich odległościach bliskich, no to potrzebuje te soczewki blokujące światło niebiesko-fioletowe. I wtedy bez względu na to, czy tą wadę ma, czy nie inwestuje w te, w te okulary i dostajemy sygnały, że to działa, że, to, że te oczy są mniej zmęczone, czyli warto. A takie zerówki po prostu, żeby takie mieć zerówki, okulary, żeby takie zerów, wyglądać. Aha, żeby na ulicy fajnie wyglądać, no. to mało, mało osób. Myślałem, że dużo. Mm -mm. Nie? Mm -mm. nie chcą nosić, no, jak nie muszą. Nie. Chyba nie. A kontaktówki? Nie, nie prowadzimy. Nie macie kontaktów. dlaczego? Yy... Bo ich nie widać. Yy... Nie. Troszeczkę się zrobiło tak, że sprzedaż tych yy, soczewek kontaktowych weszła do internetu. Zrobiła się jakaś taka yy, wojna cenowa. Yy, nie o to chodziło. Myśmy prowadzili długo takie soczewki kontaktowe, też twarde. To były specyficzne. O, to z... lata temu. Lata temu. Mm -hmm, Straszne to... to było. No... A dzisiaj są, też są okuliści, do których gdzieś tam wysyłamy naszych klientów, którzy zajmują się typowo doborem soczewek kontaktowych, są w tym perfekcyjni. Także jeżeli ktoś chce te soczewki, to polecamy te miejsca. Nie w ciszaku. Nie w ciszaku. Mówiliśmy o modzie, to mhm. co dzisiaj jest hitem. To też jest takie trudne pytanie, ponieważ tych w takich naprawdę w okularach jest tak dużo, są że... Są jakieś na klasyki, takie wieczne. Są, są klasyki, tak, takie wieczne, tak mniej więcej w tym kierunku, które, w których pan właśnie siedzi. I są modele, które by powiedzmy były, są i będą. Tak, są takie firmy, które specjalizują się jakby w takich klasykach. Troszeczkę można powiedzieć, że jest to old ale to wiecznie jest. Są takie firmy, co ciągle krują coś nowego. I można powiedzieć, że gdybym miała ja powiedzieć, co jest modne, hmm... To jest właśnie trudne, no bo. Coś Ale to czasami przychodzą ludzie, mówią, chcemy mieć takie okulary, tak, mają wszystko. Powiedziałabym, że wszyscy, wszystkie te filmy mają co chwilę jakąś nową kolekcję. Co roku czy co pół roku coś tam się zmienia. Ale trudno porównywać niektóre marki, bo same z siebie są zupełnie inne. Więc gdybym miała ja porównać firmę Moskot, a firmę Dolce Gabbana, no to jesteśmy w dwóch, na dwóch różnych planetach i tak zawsze będzie. Więc możemy zobaczyć, co tu jest. Nowe, co tu się zmieniło, ale tak jak, w, jak właśnie w rzeczach, to są różne style. A takie trendy style. główne czasami są. No, był taki trend na takie okulary bezoprawkowe. Mm -hmm. e, w tej chwili właśnie są duże. Mm -hmm. Przede wszystkim kobiety chodzą w dużych oprawkach. Teraz zaczyna się znowu lat. powrót do tych wąskich. A z, mówi nie. pani o powrocie do wąskich. Tak, więc. zaczyna się. To, to nie wiem, czy to, czy to wróci tak na 100%, bo to zawsze troszeczkę ma taką swoją wariację, ale wąsko wróciło. <laughs> nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. No 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 zobaczmy, będą okulary, będą no, zmieniać. Się będą. Nie wiem, czy to jest tak aż takie Ładne. No, miejmy nadzieję, że, że ta wariacja będzie taka, że... Że, że krótka będzie... moda. E? Czy no, to zobaczymy, zobaczymy. Przez cały czas tutaj opowiadamy o oprawkach, mówiła mm -hmm. pani o luksusowych soczewkach. Więc mm -hmm. nie wiedziałem, że są luksusowe soczewki. Tak. To tak, no teraz sam... może być luksusowe, to fakt. Znaczy, przede wszystkim, może bym nie powiedziała, że luksusowe, ale bardzo dobra jakość. Yy, firmy różnią się między sobą. i Co innego, jakiś tam powiedzmy, no nie chcę tutaj obrażać, ale jakiś chiński produkt na, na półfabrykatach nie, na, nie najlepszej jakości. A firmy, które się w tym specjalizują od lat, są gdzieś yy, takie wiodące. I wśród tej ofercie, bo to jest oferta czasami na grubą książkę, są też produkty. Samych soczewek. Samych soczewek mhm. w jednej firmie. Są to produkty niższej, wyższej jakości. Yy, I to nawet już nie chodzi o ten półprodukt, ale przede wszystkim o te warstwy ochrony. Czy to są właśnie, yy, czy jest to polaryzacja, czy jest to ochrona przed światłem ultrafioletowym, czy to są powłoki łatwo czyszczące się, yy, jak bardzo twarde, czyli odporne zarysowania. Także jest, te, to jest może niezauważalne, bo jak klient przychodzi, no to, to jest Taki trochę produkt widmo, prawda? Nie widać. Bo nie widać. On jest produkowany często na, na zamówienie. Szczególnie jeśli chodzi o soczewki progresywne, czyli to najbardziej zaawansowane, kiedy ta technologia jest taka wręcz kosmiczna, kiedy stawiamy tego klienta przed tą naszą maszyną i nie wie, czy w kosmos go wysyłamy, czy nie. Tych parametrów y, bardzo dużo trzeba zmierzyć. No i no, no właśnie to jest to, że jeżeli mierzymy dużo tych parametrów, bierzemy pod uwagę. Rozstaw źrenic, wysokość montażową, ale jakby kształt tej oprawki, jak ona jest usytuowana. Bo to już nie każda soczewka do każdej oprawki będzie pasowała. Yy, tak. To, to musimy my pilnować na, na etapie właśnie wyboru. Ale już mierzymy nawet to, w jaki sposób klient siedzi czytając czy stojąc, jak szybko czyta, w jakie w jaki ma ułożenie ciała. Więc jakie to są bardzo indywidualne już parametry, kiedy bierzemy tego typu zachowania pod uwagę. Powiedziała Pani o soczewkach progresywnych. Kilkanaście lat temu chyba nie było ich w ogóle. A w tej chwili to już dosyć popularna rzecz jest. Tylko, że też skomplikowana, tak jak Pani powiedziała. Tak? To są skomplikowane Dlaczego? soczewki, dlatego, że właśnie trzeba... Y, każda osoba ma inną wadę, inną adycję, czyli to po prostu ten plus, który dodajemy do czytania. Wybiera inną oprawkę i właśnie ma inne typy zachowań. Jeżeli mówimy o tych zindywidualizowanych soczewkach, to to jest faktycznie produkt... Produkowany na miarę. To nie jest to, że ktoś z spółki to Czyli wyciąga. To procesy robione pod człowieka. Pod konkretnie. człowieka, więc te parametry wszystkie przesyłamy do fabryki i na tej podstawie ten, te soczewki są robione. My je potem oczywiście szlifujemy, montujemy do oprawki. Oprawka jest oczywiście dopasowana do klienta, ale jest to produkt w stu indywidualny. A czy to prawda, że do progresów można się nie przyzwyczaić? Wie pan co, na... Bo z tego, co słyszałem, mhm. ludziom, którzy zaczynali swoją przygodę z progresami, no to te pierwsze tygodnie są dosyć uciążliwe. Wie pan co, powiem panu szczerze, że to właśnie zależy od jakości tej soczewki. Jeżeli ktoś się skusi na takie soczewki progresywne, których była z cena czy nicu, tak, mhm. to efekt jest taki, jaki jest. Po prostu... Lepiej tego nie kupować, bo to jest wyrzucony pieniądz. My to wiemy i dlatego my tych produktów, pomimo, że mamy możliwość je zaproponować, nie proponujemy, bo to to nie jest to, co nam chodzi. Ten klient nie będzie zadowolony, to jest oszustwo tak naprawdę, bo ona jest tak skonstruowana, że wygoda nie jest. To nie jest wygodny produkt w tym momencie. I potem się właśnie e, nie przyzwyczaiłem się do progresu. No bo, bo była lipa po prostu. A jeżeli to jest produkt, bardzo dobry, czy ekstremalnie zindywidualizowany, to wiemy, że ten efekt będzie dobry. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nam się nie przyzwyczai. Są to zwykle bardziej problemy takie, że ktoś ma może ADHD, czy na taką nadpobudliwość, troszeczkę mniej cierpliwości. Ale jeżeli firmy dają nam gwarancję, że jeżeli ktoś się nie przyzwyczai, to przysyłają dwie pary soczewek, do i do dali, czyli jakby firma, która je produkuje, ma tą pewność, że ten produkt jest bardzo dobry. Oczywiście jest cała procedura, jeżeli ktoś pierwszy raz y, zaczyna przygodę z progresami tłumaczymi, jak to wygląda, troszeczkę trzeba znaleźć y, tą, ten ruch w sobie, żeby, żeby opanować to, ale to nie jest skomplikowane i to nie jest trudne. Więc raczej to jest Warto szybko. zapłacić. Warto. Mhm. A jaka jest różnica w cenie? W procentach? Bo to może kwoty nie do końca no, powiedzą. Wie pan co? Soczewki, ja powiedziałam, mogę powiedzieć w tej chwili, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, że soczewka progresywna, y, mówimy o, o, o podstawowej, ale bardzo dobrej soczewce, to jest powiedzmy 1500 zł. Robiona dla mnie. Y, robiona dla pana. Fabryca. Tak. I więc nie jest to tragedia. Jeżeli soczewka jest bardziej skomplikowana, bo zaczynają się już indeksy, czyli trzeba ją wycienić, czy zaczynamy się już bawić w te bardzo indywidualne parametry, no to jest czasami ponad 40, prawda? To jest duża różnica. Ale bywa, że konieczna. Albo po prostu ktoś jest w stanie i bardzo chce mieć tą najwyższej jakości soczewkę. Taką, z którą będzie można żyć latami. Wie pan, co, latami nie, bo wada się zmieni jednak. Hmm. Nawet w wieku 40-50 lat? Mm, Czyli za tak każdym będzie. razem w salonie trzeba Wie Pan, co, Trzeba pomiary? myśleć, tak, że te co dwa lata trzeba się minimum... Ja bym powiedziała, że co rok warto skontrolować sobie tą wadę, że ktoś jest okularnikiem, ale no, co dwa lata trzeba się liczyć z tym, że coś tam się może w, tych, w tej wadzie nam zmienić. A jeżeli tego nie robimy? No to zaczyna się ten problem, że... To, co było do bliżej, robi się nam do średniego dystansu, zaczynam brakować bliżej, nie zaczynam, zaczynamy źle widzieć, więc jakby nie ma wyjścia. I, tak, I tak trzeba przyjść. Tak się mówi. Złym <grym> akwarem dobrali. Tak, złym No nie, naszy, nasi klienci nie wiedzą doskonale, jak to wiedzą, wygląda. To się z wiedzą, tak. wiedzą. A tak. fotochromy, które kiedyś były takim obciachem, a teraz widzę, że teraz wracają do Was. Nie, są woskie teraz, tak? naprawdę. Są takie kolory niesamowite. Kiedyś był taki efekt jaruzelskiego. Nie wiem, czy no, pan to było. To, no, no, to były takie te czasy. Brązowe, okropne. Tak. Barwiły się, jakoś odbarwiały się godzinami. Nie za, nie za dobrze to wyglądało. Teraz barwią się naprawdę w sekundę, barwiają się bardzo szybko i kolory są przepiękne. Są różne rodzaje brązów, szarości, fiolety, niebieskie, zielenie. Wygląda to świetnie. To są wieczne okulary? One tak wiecznie będą żyć, zmieniając kolory? Będą, będą, tak? będą. Nie, nie mają gwarancji na rok, dwa, pięć? Nie, będą, nie, ba, nie, 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 nie. Będą reagować tak, na światło. Dziedziczone po babci można nosić. Tak. Będą się zmieniały. Będą się zmieniać, tak. A jak jest z dziećmi? Wy macie specjalny salon dla dzieci takich. Mamy. Przekonujecie dzieciaki do okularów? Yy, przekonujemy. Muszę powiedzieć, że... Yy... Ponieważ te okulary dla dzieci, które mamy, są też yy, wysokiej jakości i mają takie materiały, właśnie, które mają po prostu być też bezpieczne dla tych dzieci. dzieci nie szanują na... okularów. Dzieci nie szanują tych yy, okularów, natomiast rodzice trochę sobie na nich oszczędzają. Mhm. U was też? Mhm, wbrew pozorom. Mhm, czyli wolą sobie sami kupić lepsze Może nie, dziecku. chyba szukają kupić po lepsze. prostu tańszych rozwiązań czasami. No bo z drugiej strony, no wie pani, jak to jest z dziećmi, nie? I okularami. Mhm. Usiadł mi kolega, zostawiłem na WF-ie. No jest tak, jest tak. Trochę tak trzeba oszczędzać, może jednak. Ale, ale te okulary takie, które są y, bardzo dobrej jakości, dedykowane dzieciom, mówimy tutaj nie o, o, o markach pod tytułem, że ma być logo, tylko faktycznie jakość jest dedykowana dzieciom, że one są bardzo elastyczne, że one są <laughs> z takich hypoalergicznych materiałów. No jakoś dziwnie ci rodzice nie wracają z reklamacjami, czy z połamanymi okularami, czy pogubionymi. Jakoś tak tutaj widzę, że działa. Tak. Da, działa. Dzieciaki noszą i, i jest dobrze. A kiedy Czyli... z dzieckiem trzeba przyjść do was? Jest jakiś taki sygnał darmowy? Yy, warto, znaczy, do nas, jeśli chodzi o badanie, nie. Z, do, z małymi dziećmi chodzić do okulisty. Myślę, że warto na pewno, jeżeli co, warto zrobić to w wieku przedszkolnym, już gdzieś tam do okulisty zajrzeć i spojrzeć, co się dzieje, ponieważ dzieci mają tą akomodację tak dobrą, że są w stanie troszkę oszukiwać. Rodzic może nawet nie zauważyć tej wady wzroku, że one są... No to jest często Tak, sprawa. częsta sprawa i dopiero gdzieś tam przy jakiejś kontroli zupełnie przypadkowej wychodzi, więc warto by było zajrzeć do okulisty. Tak, profilaktycznie? Mm -hmm. dzieci często nie wiedzą po prostu. No, się no dzieci nie mają, dzieci biorą to za daj, jasna sprawa. One się gdzieś tam urodziły, ta wada się zmienia, nie mają tej Oceny rzeczywistości, rodzic nie zauważa, bo ta właśnie adaptacja jest tak duża, warto, warto spojrzeć tam w te oczy tych dzieciaków. No, różnica jest niesamowita. Ja pamiętam moje pierwsze, moje pierwsze okulary w liceum jeszcze, to zdziwiłem się, że w ogóle świat istnieje. Jak założyłem okulary wow. wokół, bo, bo, bo to tak no. było, że no. No pewno wie panie, pani, pani ma minusy? Ja mam minusy no małe, właśnie. tak, tak. No to założenie pierwsze z życiu okularów wtedy w liceum dla mnie było odkryciem świata na no nowo. Tak trochę wow. to, tak to wyglądało. przygoda. Nie? No tak, no bo to było świetne. Zobaczyłem w końcu na tablicy, co, co jest napisane, bo, bo wraca do tego, że to tak trochę było tak naturalnie mi to się mhm. działo, że, że no, miałem komputer wtedy i tam żeśmy siedzieli z moim bratem, gapiliśmy się w ekran, gapiliśmy się się, gapiliśmy, No i tak się skończyło, jak się skończyło. Właśnie mhm. nie w monitor, tylko w telewizorek, taki mał, malutki. Tak. No i, nie, na pewno warto się, że mieć okulary. Nie, warto już w wieku przedszkolnym zrobić tą kontrolę, już wtedy okulista będzie wiedział, w którym kierunku to idzie, czy to jest dziecko, które ma zdrowy wzrok, czy, czy będzie wymagało większej kontroli. Ale y, ta higiena, y, żeby właśnie kontrolować ilość czasu spędzone przed jakichś komórkach, czy komputerach, czy lap y, laptopach, nawet mało dzieciaki przy się ekranach, tym robią przy w ekranach w ogóle. Sport to zdrowie tak, szczególnie na zewnątrz, nawet zimą, czyli patrzenie w dal, żeby te oczy były relaksowane, żeby nie były cały czas na takim napięciu. To dużo daje i, i ta higiena, taka właśnie ta prewencja jest ważna. My nawet pozwoliliśmy sobie zrobić taką aplikację, taką, którą nazwaliśmy Oko Yoga. Można sobie zobaczyć, ona jest darmowa, nie popiera żadnych danych, gdzie są takie ćwiczenia relaksacyjne dla oczu. Takie mamy dwa sety. W, w Wie pan co? Spojrzeć w aplikację, I żeby... aplikacja so... mówi włącz aplikację i, i pierwszy napis, e, 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 który jest, proszę popatrzeć przez okno teraz. Nie. Aplikacje to są takie ćwiczenia, więc y, można sobie raz czy drugi właśnie zrobić z aplikacją, spojrzeć co ta aplikacja nam pokazuje, jak to ćwiczenie wygląda, i oczywiście sobie gdzieś tam zrobić to w domu, ale ćwiczenia są tak proste, że chyba po dwóch razach każdy jest w stanie sobie zapamiętać, bo o to chodzi, nie żeby coś sprzedawać, tylko żeby tym klientom przypomnieć, relaksujcie sobie te oczy. I niektórzy, nasi klienci mówią, że jak wykonują te ćwiczenia na początku, to bolą ich oczy, jakby ich mięśnie by mieli zakwasy po siłowni. I jak wprowadzają to w życie, że faktycznie te, to są zestawy na trzy minuty, więc. Naprawdę nie. jest Jak się aplikacja nazywa? Oko yoga. Oko yoga. Zapraszam. No dobrze, dobrze. Dobrze, tak, proszę ćwiczyć. Nie, nie chcę za bardzo, żeby mi bolały oczy, ale rozumiem, nie, że to muszę nie, nie będą bolały właśnie po jakimś czasie. I A to tak są trzy minuty, więc to jest tak krótko, że te trzy minuty można poświęcić na przykład wieczorem. I to wystarczy? wie pan co, to niech to, to będzie, czy minimum. wystarczy, ale to jest to minimum, że po całym dniu, jeżeli zrobimy sobie kilka takich relaksujących ćwiczeń i dbamy o to, żeby troszkę w tą dal w ciągu dnia popatrzeć, czyli powyżej tych sześciu metrów na pewno, to daje to efekt. To daje efekt, naprawdę. No i wyjść z domu. No, wychodźmy. Patrzeć przed siebie. Tak, w, w na, hory na horyzont. W Dlatego pani wyjeżdża? Dlatego pani tyle po świecie jeździ? Żeby ćwiczyć wzrok? Y nie. Nie ćwiczę, znaczy nie jest to cel, chociaż oczywiście tak się Nie szkodzi, nie szkodzi tak? Przy okazji, przy okazji, jakby załatwią tą sprawę. To już jest bardziej związane z moją naturą i, i z tym, że tak bardzo lubię podróżować i szukam tych przygód gdzieś dalej. Gdzie pani była ostatnio? W Kolumbii. Jak na w Kolumbii? Oj, bosko. Tak. Piękna przyroda, rewelacyjnie, naprawdę. Polecam. Yy, piękny kraj, tak, tak odległy i trochę stereotypowo się kojarzący. Ale dla mnie to. ja to jest taka wycieczka, że lubię tego typu wyprawy, takie z plecakiem. Więc nie, nie jest to tylko, że siedzę na plaży i czekam do tego drinka z parasolką. Więc doświadczyłam tam naprawdę, wstawaliśmy piąta, szósta przygoda, była i była American Express, i były lotnie, raftingi, nurkowanie, i trekkingi. Trekking bardzo ciężki to do dobry. zaginionego miasta. Tak, fantastyczny, w tej dżungli, więc y, moja potrzeba bycia Indiana Jones od czasu do czasu została za, zaspokojona na jakąś chwilę. A czy te podróże w jakikolwiek sposób wpływają na Pani biznes? się Pani pomysły? Na przykład. Też, ale przede wszystkim, jeżeli yy, za, udaje mi się podróżować i jakby doświadczać czegoś przyjemnego dla mnie osobiście, i to przyjeżdżam z taką, taką głową, pełną nie tyle pomysłów, czasami optycznych, ale w ogóle z otwarciem na świat, z taką pozytywną energią. O, to jest właśnie to, że przyjeżdżam i, i bardzo miło mi się wraca do pracy, bo jakby jedna część moja, ta prywatna została jakby zaspokojona, jest radość, jest pełna euforii i tą euforię się przynosi do pracy. Także bardzo się cieszę, że przed czasami mogę się gdzieś tam udać. I pani pracuje na co dzień w salonie? Tak, codziennie jestem. I jakie funkcje pani wykonuje w tej chwili? Wybieram przede wszystkim kolekcję. także to co mamy w tym salonie, te okulary, dobry, które są... Tak, robota, robota szefa. To jest to, co udaje mi się wybrać i zaproponować. Oczywiście, to jest też może fajne, że my bardzo często, jeżeli ktoś przyjeżdża do nas z salonu, z przedstawicieli handlowych, też proszę wszystkie osoby, które są u nas w salonie, żeby spojrzały, żeby też miały możliwość wyboru, żeby zasugerowały coś. Bo, bo to chodzi o to, żebyśmy jako drużyna pracowali. Czasami nie ma tej możliwości, bo wyjeżdżam na targi albo spotykam się gdzieś poza salonem, ale to, jaka jest kolekcja, to też jest taka, właśnie podkreśla tą rodzinną atmosferę tej firmy, że ja gdzieś, czy nasi pracownicy, proponujemy pewien pakiet tych opraw. Yy, według tych naszych standardów Już i gustu, Przebrany. tak, przebranych, czyli proponujemy coś. Ten klient, bo też nie jesteśmy w stanie mieć wsz, yy, wszystkie rodzaje, wszystkie jakby takie, zaspokoić wszystkie gusta. To jest niemożliwe. Czyli... Gdzieś, biorąc pod uwagę gusty naszych klientów, to, co się nam podoba, i nam te propozycje, które te marki przekazują, bo kolekcje są zawsze bardzo duże, robimy taką kolekcję butikową. Więc albo ktoś kupuje to w tym sensie w cudzysłowie Ciszak, albo tak, albo nie. Ufa tym naszym wyborom, podobają się te wybory, czuje to, i, i to właśnie jest takie wzajemne bardzo. A co się dzieje na takich targach optycznych? Na chodzi tergach. pani cały dzień, przy, przegląda oprawki? Ech, rozmawia, Powiem no. panu szczerze, że to wcale nie jest takie proste, bo y, po jednym, drugim, trzecim spotkaniu człowiek ma naprawdę dosyć. Ile można tego oglądać w, zesku, w skupieniu? Bo to, to jest szybkie. To nie jest tak, że kar... znaczy, w każdym razie w moim przypadku to nie jest tak, że każdą oprawkę, 10 minut każdy gdzieś tam przegląda, bo to jest niemożliwe. Trzeba te kolekcje prze, y, przerzucić szybko i podjąć y, podjąć tą decyzję co proponujemy? Ryzykowną w pewnym sensie, bo nie zawsze coś może trafić do naszych klientów. Ale i też czasami te decyzje specjalnie są ryzykowne, żeby przeprowadzić coś, coś nowego, coś nowego pokazać. Zobaczymy, czy ta marka chwyci, czy ona się spodoba, czy to będzie coś innowacyjnego w naszym salonie. Marki dobieracie pod kątem tego, czy się spodoba klientowi, czy też trochę na zasadzie, fajnej, eee... może moda. Patrzymy na to, co się może spo spodobać klientowi, no bo ostatecznie to jest biznes, prawda? Robimy to, żeby sprzedać. Ale szukamy ciągle nowości na zasadzie, że chcemy też naszych klientów, no nie chcę powiedzieć wyedukować, bo to by było już trochę przesadnie, ale zaproponować im coś, czego może nie znają, coś nowego, co może ich zainspirować, to że wow, że to jest coś fajnego, nowego, inna marka, dlaczego nie, żeby cały czas mieć jakby innowacyjną propozycję. Szukamy takich marek niszowych i myślę, że mamy ich sporo. A ile macie marek w ogóle? wiem, że nie liczyłam. Ale kilkanaście, kilkadziesiąt? Kilkadziesiąt będzie. Kilkadziesiąt? Tak, tak? I często pojawiają się nowe? Mm, może nie często, ale jeżeli zwykle jest tak, że jeżeli coś gdzieś przestaje już inspirować, a coś nowego wchodzi, tak by wymieniamy. Bo mamy też rzeczywiście. No bez litości, niestety. Bez litości. Te marki, t, w, też jest nim, to też nim, nawet mało klienci wiedzą, że te marki gdzieś przepływają od producentów do producentów. Więc zmienia się czasem y, jakość, y, sposób dystrybucji i nawet trochę design. Więc patrzymy zawsze, co się dzieje. Nazwa zostaje, wszystko, cała reszta się zmienia. Mm -hmm. Córka zostanie w biznesie? Będzie no... czwartym pokoleniem? Nie wiem, na razie ma 19 lat yy, niebawem i, i będzie zdawała maturę. Plan jest taki, że wyjedzie za granicę na studia yy, i myślę, że to jest taki moment, że musi szukać swojej drogi, yy, zaspokoić swoje ambicje musi i marzenia. Dojrzeć. Absolutnie niczego i niczego takiego nie proponuję. Jeżeli będzie chciała, na pewno będzie miejsce dla niej. Jeżeli nie, no to mój Boże, tak, yy, będzie miała swoją drogę. Zobaczymy. Byłoby szkoda, oczywiście. No, no tak, ale... no, Rodzinna firma to rodzinna firma, zobowiązuje. A tak. w rodzice pracują? Yy, moja mama już nie, nie pracuje, a tata jest codziennie. Niesamowite, jest prawda? Codziennie. I jest codziennie. Co robi? No, może już nie pracuje w takim, w takim sensie jak my, prawda? Nie pracuje z klientem, bo jest to już niemożliwe nawet zdrowotnie, ale jest cały czas taką głową tej firmy, taką inspiracją, bo ma niesamowite pomysły, muszę powiedzieć. Jest, jest taką osobą, która potrafiła pociągnąć ten salon i tą firmę w innym zupełnie światowym kierunku, i cały czas jest na to otwarty, jest doskonale zorientowany, co się dzieje, jeśli chodzi o, o modę, o produkty yy, i cały czas otwarty na to, żebyśmy właśnie wprowadzali wszelkie innowacje czy technologiczne w kwestii maszyn, czy w kwestii soczewek czy oprawek, nawet jeżeli coś nie jest jego, w jego guście, tak jak prawda? Mówiliśmy, że mamy tą otwartą głowę, że to nie, to nie jest dla nas produkt, to jest dla naszych klientów, więc otwieramy się dla nich. Także to jest niesamowite i bardzo cieszę się, że przychodzi codziennie. Mówi Pani o innowacjach technologicznych. Mm -hmm. Jakie były ostatnie? takie My mamy zawsze najnowszy park maszynowy, także jeżeli coś pojawia się w kwestii yy, kabinetu optometrycznego, że możemy mieć najnowsze produkty po pomiary, po maszyny, do, czyli szlifier, maszyny szlifierskie. Wszystko z najnowszej generacji i jeżeli coś nowego wchodzi na rynek, to natychmiast wymieniamy. Jesteście pierwsi? Bywa, że tak. Bywa, że tak. Ale na pewno jesteśmy ci jedni z pierwszych, tak? Jeżeli coś jest... Podążamy za technologią, no bo jeżeli... Chcemy sprzedawać produkty premium, jeżeli chodzi na przykład o soczewki, to wymagają one odpowiedniego pomiaru, więc to musi wszystko grać. To w jakim kierunku to idzie? Takim, żebym po prostu usiadł, dwie sekundy, proszę popatrzeć na kropkę i wy wszystko wiecie. Y tak? No może to tak nie jest, że od na tą kropkę. kropkę. Po, te pomiary jednak troszkę trwają, ale... Coraz więcej, bo sztuczna inteligencja nam wchodzi, prawda? Więc czekamy na te rewolucje, które ta sztuczna inteligencja nam przyniesie. Już jest wprowadzana do samych pomiarów soczewek, tych najwyższej jakości soczewek progresywnych, ale myślę, że to nie jest koniec, to dopiero początek tych, tych zmian, które ona przyniesie w takim doborze. Nie tylko nie mówimy tutaj o modzie, bo to jest zupełnie coś innego, ale w tych pomiarach takich medycznych. Myślę, że to będą rewolucje niesamowite. Czekamy na nie. Jaka to będzie rewolucja? Nie wiem. Nie wie pani. Nie a, wiem. Okay. Nie Czyli czekamy na coś, co się może wydarzyć, mm -hmm. a nie wiemy, co się wydarzy. Tak, myślę, że, znaczy, wszystkie możliwe drogi, jakby jest, jesteśmy na bieżąco, jeżeli cokolwiek będzie wprowadzane, na pewno będzie to w naszym salonie przetestowane, jeżeli taka możliwość będzie, ale myślę, że właśnie sam, same badanie i pomiary będą y, coraz bardziej zindywidualizowane. A nie boję się pani tego, że to pójdzie w kompletnie w, w poprzek waszemu interesowi, czyli dojdzie do tego, że po prostu będziemy siedzieć przy komputerze i sztuczna inteligencja nam powie te masz wziąć, zamówić i, i koniec. Pan co, tutaj w strach. w salonie cisza nikogo nie będzie. Strach nie za bardzo zmieniłby tutaj y, sprawę, prawda? No, tak. no Nawet jakbyśmy tutaj tupali nogami, technologia się zmienia, a sztuczna inteligencja wchodzi, więc... To się nie... tak będzie działo. Tak, więc nie bójmy się tego, tylko dostosujmy się do tego, co nam proponuje. Bo tak jak mówił pan o sieciówkach na początku, być może, i jest to bardzo możliwe, że będzie można sobie zbadać wzrok i dobrać coś we własnym domu, ale to zawsze będzie inny standard niż zrobienie tego w salonie. I teraz następna droga. Czy, czy ludzie nie będą mieli ochoty mimo wszystko na kontakt z drugim człowiekiem? Tak, zupełnie inna, inny rodzaj. Czy to nie będzie komfortem w pewnym momencie, że kupujemy Luxusem. luksusem, że jedziemy w realu, a nie tak. w komputerze, dobieramy i to wszystko fajnie funkcjonuje i jest to też część naszego dnia. Ten kontakt z drugim człowiekiem, który nam pomaga coś zrealizować, przy użyciu również technologii, bo to na pewno wkroczy do salonu. Czyli Także technologia... liczymy, że to, że to będą jednak ludzie, którzy będą chcieli się z nami widywać. Czyli technologia usprawni Wam proces doboru? Mhm. Nie wiem, skróci, może nie skróci, ale pomoże klientowi, mhm. pomoże Wam? Będzie mhm. chodzić w lepszych kularach jeszcze? Może. Tak? No to liczymy. Jesteśmy otwarci w każdym razie, nie boimy się tego. To jest początek 2024 roku. Jest coś takiego, o czym y, warto powiedzieć? No to Pani bardzo liczy już chce, żeby to się stało? Czy po prostu biznes e, as usual? E, wie pan co? To to zawsze. E, chyba już jestem na takim etapie dojrzałości, że wiem, że te plany takie bardzo długoterminowe, one czasami nie wypalają. No tak. Przyjmujmy pewne rzeczy ze spokojem trochę, takim mindfulness. To nie znaczy, żeby, żeby nie iść do przodu. Przychodzi początek lutego, wyjeżdżam na targi, zobaczymy, co się tak będzie tak. działo. Co się będzie działo w technologii, co się będzie działo w soczewkach, co się będzie działo w oprawkach, w sposobie y, komunikacji. To wszystko też na nas wpływa, i my to potem obserwując przenosimy do salonu. Więc y, na pewno wyjazd na targi, na pewno spotkanie się z ludźmi z branży jest motywujące. Przejście się po takim mieście jak Mediolan też jest motywujące dla nas, bo zawsze patrzymy, co się dzieje na wystawach, co się dzieje w tym takim designie, nawet w salonach. Żeby to, to też było miejsce luksusowe, skoro proponujemy luksusowe produkty. I jeżeli będą okazje na, na dalszy rozwój czy na możliwości, będziemy starać się z nich korzystać. No dobrze, no to czekamy na przyszłość. Czekamy razie. na przyszłość, tak. Z optymizmem. Nie, z optymizmem. No, no, no to jeszcze na koniec muszę panią zapytać. Dobrze. No, za chwilę kończą się remonty wokół mm. Was. I liczy pani na to? <laughs> Bardzo. To coś zmieni? Wie pan co mam nadzieję, że wrócić tak, tak ale wie pan co mam nadzieję, że wróci trochę życia do centrum. Bo no na pewno. Po... niestety poznań został wykończony tymi remontami i to jest bardzo przykre, bo centrum miasta powinno być pełne życia. Pełne restauracji, sklepów, pięknych miejsc, do których się chętnie przyjeżdża. Remont wykończył poznań. To jest bardzo, bardzo przykre to, co się zdarzyło. Myślę, że potrwa to trochę, zanim to życie wróci, zanim się odbuduje, ale liczę na to, że, y, że latem naprawdę, czy, czy to będą turyści, czy to będą właśnie poznaniacy, wrócą chętnie do, do poznania. Nawet nie chodzi o to, że każdy ma przychodzić do nas kupić te okulary. No chodzi o to właśnie. Y, ale, ale żeby wie pan co? Żeby, żeby zaczęło się za dziać. No tak, tak, tak. Żebyśmy tak, tak, po tak. prostu zaczęli to centrum tworzyć na nowo, żeby wróciły piękne sklepy, dobre restauracje, żebyśmy my widzieli, że na tej ulicy jest ruch, to jest inspirujące. Nawet niech ktoś przyjdzie z zarki na tę wystawę, niech właśnie wpadnie za chwilę. Bardzo brakuje tego, że w Poznaniu nie ma życia w centrum. No w ogóle centra mm -hmm. miast się zmieniają. Sklepy mm -hmm. znikają, idą w kierunku galerii, zostaną restauracje, banki trochę też... Ach, wie pan co, jak się spojrzy na, na miasta Europy, to tak nie jest. Luksusowe, luksusowe sklepy, dobre restauracje są w centrach. Są te ulice, do, na które warto przyjechać i spędzić tam miło czas. I Poznań też ma taki potencjał, bo to nie jest tak duże miasto, ale ma bardzo ładne centrum. Mamy blisko Starówkę, jest tych ulic nie tak dużo, kompaktowo można się przejść, dlatego no, liczę na to, że, że... Zasypią dziury. Że zasypią dziury. Będą, chodzić, tak. będą wchodzić, do tak, że to Będą ściernisko, ale będzie za francusko. Nie no, oczywiście. no Przecież po to po to, to tak. robimy, po to się męczymy. My się tyle staramy czasu. w każdym razie cały czas, żeby, żeby ten nasz sklep, y, pomimo tego remontu, był widoczny i że jak się gdzieś tam mimo wszystko przejdzie, pomimo tych piachów i, i dziur, że o, żyjemy, jesteśmy, warto przyjść. Bardzo przyjść. Mhm, zapraszamy. Oczywiście, dziękuję bardzo. Maria Ciszak, współwłaścicielka salonu optycznego Ciszak przy mhm. Fredry 1. Tak. Od zawsze prawie. Od Zresztą zawsze. To już wiemy, że nie od zawsze, ale od, 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 od długiego dawno. czasu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I dziś w 72. odcinku podcastu z Poznania, druga wersja, to wszystko. Jak na pewno zauważyliście, nieobecność leszka powoduje, że zapowiedzi są bardzo krótkie, zwięzłe, konkretne. Nie leje wody. Jakoś no, nie działa to bez leszka. Wysłyszycie, i ja czuję, że jednak, żeby opowiadać to jakieś barwne, ciekawe i niekoniecznie albo czasami absolutnie niezwiązane z tematem historię, potrzeba jednak mimo wszystko wzajemnej inspiracji. No, ciężko mi szukać inspiracji, patrząc na mikrofon to się zmieni już w najbliższym czasie. Najbliższa rozmowa będzie prowadzona przez Leszka i będę ja i będzie Leszek i wszystko wróci na te takie utarte tory. Tak musiał być. Dzisiaj może to mróz, może to początek roku. Okej, okay. wrócimy do naszych starych nawyków, wrócimy do tego co było. Dzisiaj bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na czwartek. To będzie 73 odcinek. Liczę je ja Wam bardzo dokładnie, tutaj wszystkie po kolei. Podcastu z Poznania. Ja nazywam się Michał Czajka i jedyną osobą ze mną tutaj w studio, oczywiście oprócz naszej gościni, Darii Ciszak, jest nieśmiertelny patronite do kontaktu z którym Was wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Zróbcie przyjemność i jemu, i nam, zróbcie nam prezent. Trzymajcie się ciepło, to Wam się wszystkim, i nam wszystkim się przyda. Do usłyszenia już niedługo.